Trwa nabór dla kandydatów do pracy w zakładzie karnym w Raciborzu. Weryfikacja kandydata zaczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutacja składa się z kilku etapów sprawdzających zdolność psychofizyczną do służby. Oferty pracy w służbie więziennej są zróżnicowane, co daje szansę na rozwój zawodowy również w trakcie pełnienia służby. Wolne miejsca pracy w Raciborskim Zakładzie Karnym czekają m.in. na strażników działu ochrony. Aktualnie trwa nabór do służby więziennej, do tutejszego zakładu. Nabór na strażnika działu ochrony, jest to do 20 miejsc. Aktualnie mamy podstawowe warunki, jakie powinien spełnić kandydat. To jest przede wszystkim wykształcenie średnie, po czym po złożeniu dokumentów u nas tutaj w jednostce przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem. Po przejściu tego etapu i zakwalifikowaniu się przechodzi także rozmowę już w naszej jednostce rangi wyższej, czyli w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej. Tam jest przeprowadzona także kwalifikacja dotycząca zdolności jakby medycznej, która się kończy komisją lekarską. Praca w służbie więziennej jest ciekawa z możliwością rozwoju na każdym jej etapie, ale również wymagająca odpowiednich predyspozycji, takich jak odpowiedzialność czy odporność na stres. Przede wszystkim plusem jest stabilizacja, pewność pracy, też renoma, praca w mundurze, która też powoduje, że pewne dodatkowe uwarunkowania mamy tutaj spełnione. Do tego zabezpieczenie prawne też. My jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, także te kwestie tutaj są bardzo ważne. Jeśli kandydat spełnia wszystkie kryteria, zostaje przyjęty w szeregi formacji i składa ślubowanie. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów można uzyskać na stronie internetowej Służby Więziennej. Rekrutację prowadzi również Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.